dużo emocji, zawodnikom dobrych, dużo akcji. Witam Państwa bardzo serdecznie na meczu 8. kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Trzeciej Ligi Grupy Czwartej, w którym to gospodarze Siarka Tarnobrzeg podejmą gości z Korony Rzeszów. Szymon Kardyś. Trenerem drużyny jest pan Grzegorz Opaliński. Dzisiejszy... I teraz bardzo groźna sytuacja dla Korony Rzeszów. Fatalny błąd obrony Siarki. Na szczęście dla siarkowców bardzo dobrą interwencję Tarnobrzeg, która jako jedyna drużyna jeszcze nie przegrała meczu. Baczmy teraz, ta piłka przeleciała nad Marcinem Stefanikiem. Źle wyliczył najlepszy strzelec ligi. Obie drużyny zanotowały remisy. Korona zremisowała z Orlętami Radzyń Podlaski, zaś siarkowcy na wyjeździe pierwszy raz w tym sezonie nie wygrali meczu. Konkretnie z Unią Tarnów. To bardzo groźna broń. Podopiecznych trenera Majaka Sulkowski centruje piłkę na dalszy słupek, tam zamyka Bieżało, dobrze interweniuje Paweł Pawlus, groźnie pod bramką doświadczonego bramkarza. Gudo, Iwana Gudo świetnie obrócił się z tą piłką, oddał pierwszy celny strzał w tym meczu na bramkę Pawła Pawlusa, jednak był on za słaby, aby zaskoczyć golkipera gości. Bieżało. Mocny wrzut w pole karne. A Gudo uderza i świetnie broni Paweł Pawlus. Jeszcze Mróz, ale na spalonym Paweł Mróz. Nie będzie liczyła się ta bramka. Świetnie rozegrany rzut z autu przez siarkowców. Daleki wrzut Michała Bieżały. Zgranie Pawła Mroza. Bardzo mocne uderzenie Iwana Gudo. I znowu przy piłce drużyna Siarki. Paweł Mróz. Mróz. Nie było tam jednak nikogo, kto zamykałby tę akcję. Tabor. Bieżało. Tyl. Agudo. Do Zawiślaka. Świetne podanie w tempo. Zawiślak do Mroza. Jeszcze Tyl. I teraz bardzo dobrze radzili sobie w defensywie podopieczni Grzegorza Opalińskiego, ale z każdą minutą Kantor. Dobre dośrodkowanie oddawał strzał Szymon Rygiel, jednak nad poprzeczką bramki Piotra Pietrygi. Dobrze wykonany stały fragment. Janeczko. Spowolnili tę akcję siarkowcy. Ależ teraz patrzmy sam na sam. Wychodzi grający z numerem 19 w Koronie. I w 33 minucie meczu wyprowadzenie fatalne, zagranie Kacpra Józefiaka. Ogromny błąd młodego stopera Siarki. I pomimo tego, że nic w tym meczu nie zapowiadało, żeby to goście... Janeczko do Mroza, Paweł Mróz. Mróz oddaje strzał, jednak za lekkie było to uderzenie, aby móc zaskoczyć golkipera Koron. I chwyta tę piłkę Paweł Pawlus. Nie udało się strzelić bramki. Daleko wykopuje Pawlus. Nie starają się grać piłką goście. Fauluje znowu bezsensownie Mateusz Janeczko. Patrzmy. I jest bramka na 2-0. Z
Znowu bramka z niczego po stałym fragmencie gry. Świetne uderzenie grającego z numerem 10 Damiana Karwackiego. I jeszcze przed przerwą druga bramka dla drużyny gości. No na pewno nie tak wyobrażali sobie te połowy Siarkowcy. I ostatni gwizdek w pierwszej połowie pana sędziego Wasila. Prowadzenie drużyny gości 2-0. Janeczko przeszedł na pozycję prawego wahadłowego za Wiślak. Będzie grał teraz jako Czmysłkowski. Dobre dośrodkowanie. Janeczko jednak zdjął tę piłkę z nogi Pawłowi Mrozowi i fatalnie uderzył zawodnik Siarki. Chyba lepiej by... Pewnie Kocuj. Stefanik. Agudo. Oddał strzał, ale obok prawego słupka Iwan Agudo. Bierzało. Janeczko. Baczmy, Tabor. Dośrodkowanie, ale zamyka tam jeszcze Bartosz Sulkowski, jeszcze za Wiślak i będzie rzut wolny dla Korony Rzeszów, faulowany Sebastian Kocuł przez Krzysztof. Jeszcze raz Bierzało. Szukał tym podaniem za Wiślaka w polu karnym. Dobrze teraz za Wiślak popracował w pressingu i piłka przy nodze Iwana Agudo. Agudo. Janeczko. Dobrze do Bałdygi. Bałdyga tyłem do bramki. Tyl. Tyl oddaje strzał i obok bramki Marcel Tyl. Blisko teraz szczęścia. Środkowy pomocnik Siarki. Zobaczmy Stefanik. Dużo miejsca ma teraz Mateusz Janeczko. Agudo. Świetna teraz akcja Siarkowców. Iwan Agudo. Agudo, jest gol! Iwan Agudo! 59. minuta meczu i Iwan Agudo, tak jak w Tarnowie, zdobywa bramkę kontaktową dla Siarki. Piękna, kombinacyjna akcja drużyny Sławomira Majaka. Mateusz Janeczko do Iwana Agudo. Agudo do Janeczki, Janeczko do Bałdygi. Ten do Iwana Agudo i ten zdobywa bramkę na 2-1 w 50 spotkania. Piękna akcja Siarkowców i piękna finalizacja Iwana Agudo Martineza. I odrzutu z autu Korona. 64. minuta meczu. Znowu bardzo niepewnie Kasper Józefiak w obronie. Nie jest to jego najlepszy dzień dzisiaj. Z troszkę niedokładności w szeregach Siarki i strata piłki, ale teraz Marcin Stefanik, dobrze ustawiony, za Wiślak. Źle przyjął, ale jakimś cudem ciągle Siarka przy piłce. Janeczko do Bałdygi. Próba zgrania do Agudo. Bez faulu za Wiślak. Grają piłkarze Siarki. Sulkowski dośrodkowuje. Jest Tyl. Tyl decyduje się na strzał obok bramki Marcel Tyl. To nie było złe uderzenie Marcela Tyla, jednak nie był to też celny strzał. Nie musiał interweniować Paweł Pawlus. Leży na boku. Tyl do Janeczki. Dobre podanie do Marcina Stefanika. Marcin Stefanik. Iwan Agudo. Agudo dośrodkowuje. Sulkowski uderza, zablokowany ten strzał. Jeszcze Bałdyga. Za Wiślak! I broni Pawlus. Ależ teraz dużo szczęścia. Jeszcze Sulkowski w poprzeczkę. Strzela Bartosz Sulkowski. Ależ teraz blisko szczęścia
Siarkowcy jednak. Tyl do Stefanika. Marcin Stefanik. Agudo. Jest w polu karnym i jest rzut karny dla Siarki! Faul na Iwanie Agudo. I będzie w 84 minucie rzut karny dla drużyny gospodarzy. Paweł Pawlus. Stefanik. Jest gol dla Siarki, 85 minuta. Marcin Stefanik, 2-2. 9 gol w tym sezonie Marcina Stefanika. Niezawodny jest Marcin Stefanik. Bardzo pewnie wykonana jedenastka i 2-2 w 85 minucie spotkania. A do końca meczu gry. Tak więc jeszcze jest sporo czasu na to, aby strzelić trzecią bramkę i mieszaniu. Jednak Janeczko wrzuca tę piłkę. Józefiak uderza w kierunku bramki tyłem głowy, ale prosto w środek bez problemu interweniuje Pawlus. Zobaczmy Janeczko. Dośrodkowanie na dalszy słupek. Zgrywa Bieżało. Jeszcze za Wiślak. Teraz nie zrozumiał się z Bieżało. Jeden i drugi chciał dopaść do tej piłki. I będzie rzut rożny. Będzie rzut rożny. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla Siarki. Dziewięćdziesiąta trzecia minuta. Bartosz Culkowski. Może tak jak Skrzo w ostatniej minucie po jego centrze padnie bramka dla Siarki. Zobaczmy, Culkowski. Dobre dośrodkowanie. Bałtyka. Nie ma bramki minimalnie teraz obok, ale przeszła ta piłka po jednym z zawodników Korony. I jeszcze raz, tym razem z drugiej strony boiska. Będzie dośrodkowywał Culkowski bądź Janeczko. Sulkowski. Tak jak Skrzo, Bartek. Tak jak Skrzo. W ostatniej minucie. Po rzucie rożnym. Bramka na wagę zwycięstwa. Zobaczmy. Sulkowski. Piąstkuje Pawlus. Wybija piłkę Koczuj. Agudo. Do Zawiślaka. Zawiślak. Próba zagrania do Agudo, ale dobrze tam ustawiony obrońca drużyny gości. I koniec meczu. Remis 2-2. Po raz kolejny Siarka pokazała bardzo duży charakter, wyciągając wynik z niekorzystnego 2-0 do przerwy na wynik remisowy 2-2. Tak więc na pewno należą się brawa zarówno dla drużyny Korony, jak i dla drużyny Siarki. Wynik końcowy 2-2. Siarka nadal pozostaje niepokonaną drużyną. A już za tydzień piłkarze Siarki Tarnobrzeg wyjeżdżają do Świdnika na mecz z tamtejszą Awią. Dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego. Siarka Stal Stalowa Wola, przypominam, 25.10. Siarka Stal Stalowa Wola, godzina 16.00. Wszystko, żeby w pojedynku nerwowym ograć Stal Stalową Wola.